Cześć kochani, z tej strony Nikola Warda. Razem z Aleksandrem Klewaczewem zapraszamy Was na gitarowe lekcje, które w bardzo przystępny sposób przygotują Was do kolejnego gitarowego rekordu świata. A widzimy się oczywiście 1 maja na wrocławskim rynku. Całe intro, jak również zwrotka, składa się z akordów A-dur, Fis-mol oraz E-dur. Rozpoczynając od akordu A-dur, przechodzimy od strony piątej przez czwartą i następnie pierwsze, druga, trzecia, czyli... I ponownie należy zwrócić uwagę na konkretny rytm, w jakim gramy poszczególne struny. Fis-mol. Różnica polega tylko na tym, że zaczynamy od strony szóstej, czyli za każdym razem staramy się rozpocząć akord od dźwięku, od którego akord bierze swoją nazwę, czyli w przypadku A-dur będzie to A. Fis dla dźwięków, dla akordu Fis-mol oraz E. Mamy do czynienia z tego typu melodią. Nie jest to nic innego jak akord A-dur, tylko w innym kształcie, w innym miejscu na gryfie, rozpoczynający się od tercji tego akordu, czyli w pierwszym przewrocie. I ten kształt wygląda w sposób następujący. To znaczy, w zasadzie są dwa kształty. Pierwszy z nich, od którego w zasadzie zaczynamy, to jest coś takiego, czyli na dziewiątym progu struna czwarta, trzecia i druga, czyli dźwięki H, E oraz Gis. Miejsca. Lewa ręka wykonuje dwoma palcami hammer-on na progach 10 na strunie drugiej oraz na progu 11 na strunie czwartej i uzyskujemy tego typu brzmienie. I cała ta zagrywka opiera się na kombinacji hammer-onów oraz pull-offów. W pierwszej jej fazie używamy tylko hammer-onów. Natomiast tutaj kluczowe będzie odtworzenie tych dwóch motywów. Pierwszego w postaci tego dźwięku oraz drugiego w postaci tego w odpowiednim ułożeniu rytmicznym. Koniec tego motywu mamy do czynienia z taką melodią. Nie jest to nic innego jak fragment pentatoniki. Pentatoniki E-dur. Więc palcami serdecznym oraz małym na progu 12 na strunie drugiej i pierwszej, czyli na dźwiękach H i E. Oraz na progu 11 na stronie trzeciej, palcem środkowym, czyli tutaj konkretnie na dźwięku Fis,
pierwszą, drugą oraz trzecią. Następnie uzyskując w dalszym ciągu współbrzmienie tych dźwięków, czyli nie chcemy, aby żaden z tych dźwięków przestał brzmieć, wykonujemy podciągnięcie palcami, dwoma palcami, to jest dosyć istotne, palcem wskazującym oraz środkowym, natomiast liczy się oczywiście dźwięk z palca środkowego, czyli dźwięk fis, który jest podciągnięty o cały ton do dźwięku gis. Zwrotka utworu jest zagrana dokładnie tak samo jak intro, dlatego z tego miejsca ją pominę. Natomiast refren tego utworu składa się z akordów H-mol, D-dur, A-dur, E-dur, Fis-mol i ponownie E-dur, D-dur oraz A-dur. Jeśli chodzi o sam refren, gramy go bardzo podobnie jak zwrotkę. Trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na dźwięk, od którego rozpoczynamy akord, czyli podobnie jak w zwrotce. W akordzie D-dur będzie to oczywiście czwarta struna, czyli dźwięk D. Skomplikowany przebieg, gdzie w szybkim tempie musimy zmienić akordy. W przypadku ukulele chwyty prezentują się w następujący sposób. Zaczynamy sobie od A-dura. Następnie Fis-mol, który jest położony w pobliżu. Wystarczy dołożyć jeden palec. Ostatni chwyt potrzebny do zagrania zwrotki utworu Nie płacz Ewka to akord E-dur. W refrenie potrzebujemy jeszcze akordu H-mol, a także akordu D-dur. I to wszystko.